Poranek Radia TOK FM. Dzień dobry Państwu. Cały czas Jan Wróbel, ale goście się zmieniają i są cały czas fantastyczni. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, czy właściwie wiceprezeska Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło. Dzień dobry Państwu. Niech pani powie, bo czytam dzisiaj w prasie. PiS chce dodatków drożeźnianych. To jest taki pomysł, żeby każde dziecko po 600 zł otrzymało, a emeryt lub rencista też po kilkaset. Prawo do podatku otrzymywaliby ci, w których rodzinach dochód na osobę nie przekracza 1080 zł. Mateusz Błaszczak tłumaczył, że Polacy powinni otrzymać rekompensatę za wzrost cen, które zafundowała nam ekipa rządu Donalda Tuska. Ale to te ceny chyba nie spadną od tego, że zaczniemy pompować pieniądze. Mariusz Błaszczak, panie redaktorze, nie Mateusz. Rzeczywiście zgadzam się, że Mariusz, ale to błąd w gazecie. Tak. I po prostu jak to ciele, przeczytałem, jak jest napisane, a nie jaka jest prawda. Tak, nie myślę, wierzmy mediom. Że jednak tak, panu przewodniczącemu należy się właśnie to sprostowanie. To jest propozycja, która została wczoraj złożona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dwa projekty ustaw właśnie dotyczące, można by to tak ogólnie powiedzieć, pomocy dla osób, które są w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej i dla których rzeczywiście po podwyżkach VAT-u, ale również i po wzroście cen różnego rodzaju, między innymi w tej chwili na tą zwyżkę cen, ten największy wpływ mają przede wszystkim wzrosty cen paliw. No będzie trudno rzeczywiście te bieżące koszty utrzymania w jakiś sposób pogodzić. No, proponujemy, żeby takie projekty ustaw były procedowane i żeby zostały przyjęte. I jednocześnie wskazujemy źródło finansowania. Myślę, że to jest istotne, dlatego że zawsze przy tego typu ustawach no, pytanie się pojawia jedno zasadnicze skąd. Myśmy złożyli w ubiegłym roku jesienią projekt ustawy o podatku bankowym. Co prawda jego założenie wówczas było takie, że powinien być on wprowadzony zamiast podwyżki VAT-u. No jednak rząd nie chciał tej propozycji przyjąć i gdyby w tej chwili ten podatek bankowy mógł być wprowadzony, no wówczas byłyby to możliwe środki właśnie na to, żeby tym osobom z najsłabszych grup społecznych, tych najtrudniejszej sytuacji, czyli przede wszystkim rodzinom wielodzietnym oraz emerytom, no po prostu pomóc przetrwać ten poważny kryzys, który się pojawia, a z drugiej strony też myślimy o tym, żeby nie prowadzić do takiego wyraźnego i już zarysowującego się rozwarstwienia społecznego, żeby jednak ten obszar biedy się nie pogłębiał w Polsce. Ale nie sądzi pani, bo ja oczywiście może się na ekonomii dobrze nie znam, ale jestem z tego pokolenia, które tak nauczone, że jak się wprowadza jakieś podatki, choćby obrotowe, choćby bankowe, choćby jakby ich nie nazywać, mówiąc krótko, to jest proinflacyjne. A jak państwo chcą tak wprowadzić taki podatek, który 7 miliardów przyniesie i zarazem banki nie zauważą, że im się trochę okradło z ich pieniędzy i nie podniosą same własnych cen usług, czy krótko powiedziawszy, jak ma nie być inflacji? W projekcie ustawy o podatku bankowym w uzasadnieniu tego projektu myśmy wskazali, jak ten podatek miałby funkcjonować i przy takiej konstrukcji tego podatku jego oddziaływanie na wzrost cen raczej nie byłoby znaczące, tym bardziej, że zakładamy również, że mechanizmy rynkowe byłyby tutaj na tyle skuteczne, że jednak banki nie musiałyby, bo głównie o czym mówimy? No mówimy głównie o tym, że banki mogłyby przerzucić te koszty na swoich klientów, prawda? Natomiast w tym założeniu, w takiej konstrukcji podatku bankowego, jaka jest przez nas proponowana, tak nie musiałoby być, no ale z drugiej strony też mamy jednak tę pogłębiającą się grupę rodzin, które sobie w tej chwili kiepsko radzą. Jeżeli w danych pokazuje się, że około 60% polskich rodzin w tej chwili ma problemy, czy to ze spłatą swoich zobowiązań, czy w ogóle z płatnościami bieżącymi, z drugiej strony pogłębia się w znacznej mierze również liczba tych osób, które nie są już w stanie spłacać swoich kredytów zaciąganych albo niestety zaciągają kredyty, żeby poprzednie spłacać. Myśmy zresztą złożyli również na początku tego roku projekt ustawy o upadłości konsumenckiej i
Tutaj mam nadzieję, że on będzie procedowany, ma już nadany numer druk sejmowy, więc to jest dobry projekt, dlatego że on nie tyle pokazuje możliwość, żeby też nie było tak kojarzone, prawda, że my chcemy komuś coś podarować, bo ktoś nieodpowiedzialnie bierze sobie kredyty, a my mówimy, no dobrze, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Tylko ten projekt ma założenie takie, żeby jednak traktować tę upadłość konsumencką jako z jednej strony zabezpieczenie wierzycieli, a z drugiej strony danie szansy tym osobom, które rzeczywiście z różnych powodów, niezależnych często od nich, popadły w kłopoty finansowe i jednak, żeby one mogły zacząć normalnie funkcjonować. Więc myślę, że ten pakiet ustaw społecznych, ten pakiet ustaw, które są skierowane do tych osób, które w tej chwili zaczynają mieć trudną sytuację finansową, byłoby dobrze, gdyby był po prostu w całości rozpatrywany na komisjach i być może wówczas uda się wypracować taki konsensus, który będzie po prostu do przyjęcia, a z drugiej strony, no tak jak już wcześniej stwierdziłam, chcemy, żeby te najsłabsze ekonomicznie grupy społeczne nie miały w tej chwili jeszcze pogłębiających się problemów i żebyśmy nie musieli ich później właśnie w tej grupie klientów, którzy o upadłość konsumencką będą występowali, po prostu tam znajdować. No, ale jeżeli padła taka liczba, że 60% Polaków jest w trudnej sytuacji życiowej, to już nie jest jakiś margines ludzi, który znalazł się w bardzo trudnym położeniu, tylko praktycznie każdy Polak. No. Bo jeśli nawet nie będę w tych 60%, to na pewno będzie moja mama albo krewni i znajomi. Czyli wszystkim nam państwo ma pomóc, to chyba Możliwe. Ale takie są fakty. Ale z drugiej strony, panie redaktorze, nie można obojętnie przechodzić obok tych osób, które rzeczywiście są w trudnej sytuacji. Przecież my w naszym kraju mamy dużą grupę osób, których dochody miesięczne są rzędu kilkuset złotych. Jeżeli to są osoby starsze i mają emerytury w granicach 800 zł, a są takie emerytury, większość z tych pieniędzy muszą przeznaczyć na zapłacenie rachunków, bardzo często rezygnując na przykład za wykup potrzebnych recept w aptece, bo już po prostu ich na to nie stać, no to obowiązkiem państwa jednak jest tutaj jakaś reakcja i ci ludzie nie mają już szans, żeby w jakikolwiek inny sposób mogli swoją sytuację ekonomiczną poprawić. I ja myślę, że to też się państwu opłaci, dlatego że dzisiaj, jeżeli te osoby zaczynają wpadać w ten próg biedy, no trafiają gdzie? Najczęściej do ośrodków pomocy społecznej. Tam są ich klientami, otrzymując zasiłki, które płyną przecież z budżetu państwa. No ja właściwie się przekonałem, że życie w kraju, w którym państwo będzie nie pomagać, może to jest lepsze niż do tej pory, chociaż trochę mnie dziwi, że jak państwo byli u władzy, to obniżyliście podatki, co podobno dla gospodarki Polski było bardzo dobrym impulsem rozwojowym. Jak jesteście w opozycji, to chcielibyście je trochę podwyższać. Taki prawicowo-lewicowy ten PiS. Nie. My jesteśmy przeciwko podnoszeniu podatków. Zresztą bardzo wyraźnie to mówiliśmy przy propozycji rządu podniesienia podatku VAT-u. I ona niestety okazała się złym pomysłem, mimo że ministrowie rządu Donalda Tuska powiadali, że to się nie odbije w żaden sposób na kondycji finansowej Polaków. Nawet minister kultury mówił, że jak będzie VAT na książki, to będzie większe czytelnictwo. No daj Panie Boże, żeby czytelnictwo było większe, ale niekoniecznie to myślę... To będzie cud Zdrojewskiego. Myślę tak, cud Zdrojewskiego i nie sądzę, żeby pomagało tym wyższe podatki. Natomiast podatek bankowy był taką naszą propozycją właśnie wyjścia z tej sytuacji, żeby nie obciążać podwyżką VAT-u wszystkich, dlatego że jednak podwyżka VAT-u jest dotkliwa, bo ona odbija się nie tylko na konsumpcji, dotyczy nie tylko każdego, kto musi codziennie robić zakupy, chleb kupić czy książki dla dzieci właśnie, ale niestety uderza też w znacznym stopniu w przedsiębiorców. A ja już abstrahuję od tego, jak ten VAT wprowadzono i jakie problemy na początku roku mieli przedsiębiorcy. Dzisiaj w którymś z gazet, już nie pamiętam, ale pojawia się taki, ma chyba dziennik Gazeta Prawna pisze, że po ich interwencji właśnie będą poprawiać rozporządzenie
Ministerstwo Finansów. To prawie codziennie w dzienniku jest takich materiałów. No być może, że dziennik w ten sposób, tak, że po naszej interwencji, ale faktem jest, że to rozporządzenie ministra finansów dotyczące wprowadzenia VAT-u było po prostu złe i początek roku to była gehenna przede wszystkim dla tych małych przedsiębiorców. Nie wiem, czy się pani ze mną zgodzi, ale wydaje mi się, że wczoraj Leszek Balcerowicz okropnie pomógł rządowi Donalda Tuska poprzez to, że atakował ten rząd. Musiała pani być zła, co? Nie, dlatego, że ja w ogóle, ja się nie dziwię, że Leszek Balcerowicz wczoraj tak dosyć ostro potraktował rząd. Ale on z kolei cieszy się jeszcze dosyć dużym poparciem, zaufaniem Polaków. Dzisiaj czytałam, że jest w czołówce, także być może, Trzecie miejsce. No też więc, dożyliśmy takich czasów, Boże. Więc trudno powiedzieć, czy on to będzie tak odebrane jako ten zły, który atakuje rząd Donalda Tuska. Natomiast z jednej strony rzeczywiście jest za co krytyka. Zresztą ja jestem trochę rozczarowana, mówiąc szczerze, wystąpieniem pana profesora Balcerowicza, bo sądziłam, że on się odniesie do całej sytuacji budżetu i będzie krytykował za całość dokonań ministra Rostowskiego i tej ekipy. Natomiast on skoncentrował się tylko i wyłącznie na tym pomyśle dotyczącym emerytur. Pomyśle fatalnym, no to chyba wszyscy się zgadzamy z tym. Zresztą Prawo i Sprawiedliwość złożyło swój projekt ustawy, który daje szansę wyboru. Mówimy, żeby Polacy dokonywali sami wyboru, czy chcą być w OFE, czy w ZUS-ie. To, co proponuje rząd, jest po prostu zdemolowaniem tego systemu. Natomiast można to powiedzieć tak, że profesor Balcerowicz prezentuje punkt widzenia OFE, Michał Boni reprezentuje punkt widzenia budżetu, Prawo i Sprawiedliwość punkt widzenia Polaków, więc wybierajmy. Rozumiem, a budżet nie jest naszą jakąś polską sprawą. Jest polską sprawą, tylko nie może... Nie powinniśmy wszyscy się troszczyć o stan budżetu. Powinniśmy się troszczyć, tylko tak, panie redaktorze, to jest tak, że rząd się niestety przez 3 lata o budżet nie troszczył. Narobił w nim bardzo dużo złego. A w tej chwili mówi tak, no to Polacy za ten nasz wspólny budżet, który niestety zepsuliśmy my, rząd, wy zapłacicie. Czytam się w Gazecie Wyborczej ogromny materiał, żenić się po co? Polacy, czy coraz więcej Polaków, nie formalizuje związków. Jak się partia, taka konserwatywna, bliska Kościołowi, będzie odnosić do tego, że Polacy realny, statystyczny sposób zmieniają swój punkt widzenia na takie fundamentalne kwestie, jak wychowanie dzieci w rodzinie? Zostawicie, bo jak się krzyczy na Polaków, że nie przestrzegają dekalogu, to w wynikach wyborczych może to przynieść, jeśli nie za rok, to za 5, fatalny dla państwa skutek, nie? No tak, ale akurat na szczęście Prawo i Sprawiedliwość jest taką partią, która nie kieruje się sondażami, czy jakimiś tam... To nie są sondaże, normalnie po prostu ludzie przestają się żenić. No już przestają się żenić, ale my konsekwentnie mówimy, że warto się żenić, jednak funkcjonowanie rodziny jest dla Prawa i Sprawiedliwości bardzo ważne. Ja mogę mówić też o swoich poglądach na ten temat i uważam, że małżeństwo... Ja myślałem, że cały czas mówimy o pani poglądach. No tak, o moich też, ale pan pytał o to, jak partia się do tego odniesie, czyli rozumiem, że mówimy o programie Prawa i Sprawiedliwości, więc program Prawa i Sprawiedliwości jest skierowany na rodzinę. Jesteśmy rzeczywiście w tej kwestii konserwatywni. Uważamy, że rodzina powinna funkcjonować na takich zdrowych i zasadach. Zdaje się, że to jest też pewne bezpieczeństwo dla rodziny. Być może, że dla wielu młodych ludzi po pewnym czasie taka refleksja przyjdzie, ale nie wiem, czy te badania, że nie chcą się Polacy żenić czy formalizować związków, jak one były przeprowadzane, ale ja też obserwuję, że małżeństwa stają się popularne, więc... Ale to jest właśnie wyznanie dla państwa i między innymi takie kwestie pomocy dla rodziny, pokazywania różnych, tak jak chociażby to robią Francuzi, prawda, podatku rodzinnego. To jest może właśnie wyjście z tej sytuacji, żeby Polaków zachęcić, żeby jednak się żenili. Jak też, że tak się z panią mile interesująco rozmawia, pod warunkiem, że nie padnie słowo Smoleńsk. To nie jest dla PiSu nieszczęście, ten rozmowa o Smoleńsku? To są na pewno bardzo trudne rozmowy. Ja myślę, że to są trudne rozmowy chyba dla wszystkich Polaków. I to, co powinniśmy w tej chwili robić, do czego powinniśmy sobie wszyscy życzyć, to wyjaśnienia tej katastrofy i
dojścia do prawdy. Niestety to, co było prezentowane w Sejmie w czasie debaty przez pana premiera, nie dąży do porozumienia i do koncyliacyjnego wyjaśnienia katastrofy, a było wręcz przeciwne. Dziękuję pani bardzo. Naszym gościem była Beata Szydło.